No po prostu jakiś obłęd. Jak mówiłam, jesteśmy więźniami tutaj, bo my, ci po prostu turyści z Polski, nie rozumiemy. Jedziemy, nie wiemy gdzie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wziął pod uwagę to, co do nich mówimy. Salam. Ale jest fajnie. Ale jak Oxford Street, tyle. On a dirty day. Myślę, że nie uda się nam zgubić ten konwój, bo bardzo nas pilują. Żeśmy machnęli ręką, że jest nam wszystko jedno, ale przynajmniej żeśmy wynegocjowali, że przyjechaliśmy do miasta. Niedźwiedź poszedł teraz wymienić pieniądze i zrobimy jakieś zakupy, bo już nie mam co piesom dawać jeść. No, sami też byśmy już mogli uzupełnić zapasy, jeszcze tak od biedy na dzień czy dwa to jeszcze bym miała dla nas. Ale te nasze pieski, nie? Żeby miały co jeść, no. Dzisiaj to musiałam już im pomieszać karmę z kaszą, bo mam trochę takiej karmy na wszelki wypadek, suchej karmy, ale nie mam na tyle i po prostu tą już karmę z kaszą mieszać, to jeszcze żeśmy w życiu nie przerabiali. No to częściowe zwycięstwo, wymienione pieniądze, zrobione zakupy, pojedzone. Nie udało się tylko kupić karty SIM, bo już był sklep zamknięty. Jedziemy gdzieś, nie wiem gdzie, ale już nam jest obojętnie. Kurwa, po tych ulicach jeszcze jest miejsce na samochód. Wszyscy cieszą. Za darmo żarcie mi chcieli dać. Psom dali za darmo.
tu jak Indie były. Cicho! No cicho, musicie się przyzwyczaić. Tutaj krowy chodzą po ulicach. Im wolno, a wam nie wolno. No. Teraz zapada decyzja, gdzie będziemy spać. No jak widać, mają mały problem teraz, co z nami zrobić. Bo nie możemy jechać do hotelu. Nie chcemy, po pierwsze, a po drugie i tak nie ma hotelu, który by nas wziął z trzema psami. Ja nie płacę za hotel. No i w ogóle, no to wiadomo. I mały problem mają, no. Ale to jest ich problem, a nie nasz problem. Znowu jakieś koszary. Ale no to fajnie, patrz, kobiety są. To już jakieś rodziny. Więc no może być nawet takie fajne miejsce do spania. O, tutaj ci pokazuję. Dobrze, zaparkujemy tutaj, nie ma problemu. No i zaraz zobaczymy. A to jakaś szkoła jest. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tu na lewo. O, tam nawet kible jakieś są. Nie wiem, zresztą zaraz zobaczymy. Tutaj obojętnie. Ważne, że tu już w miarę z tyłu to już jest ok. Zobacz, tutaj byśmy mogli się jakoś przytulić. O, gdzieś tu. Tak, aha, bo ty tamten wyjechał. Poczekaj, wyjdźmy i rozejrzyjmy się. No, super, powinniśmy chyba... No, tutaj akurat będzie w sam raz dla nas miejsca. Nawet możemy bardziej koło tego, do muru. Ale to będzie luksusowe miejsce w porównaniu do tego, co do tej pory żeśmy mieli. To niesamowite, że miejsce, które normalnie byśmy uważali pewnie za beznadziejne, teraz uważamy za wspaniałe. Ojej, tutaj to dopiero. Dostaliśmy. Thank you so much. Oj, oj, poczekaj, poczekaj. Wow! Nie szkodzi, że połowę wylał, ale... O jeny, mamy herbatę! Aż pijacze na ręce mu się trzęsą. No. No super! No, taką to gościnę to ja rozumiem. No. Muszę cały czas pilnować psów, bo co chwilę ktoś podchodzi tutaj i chce z nami rozmawiać, a oni wszyscy tak strasznie panicznie się boją psów, nie? A w sumie to dla nas właśnie super podróżować z psami, bo właśnie dzięki temu ci ludzie trochę też czasem trzymamy ich na dystans, więc mamy trochę więcej prywatności. Ale zarąbiste miejsce, bo jesteśmy z tyłu, oczywiście jesteśmy w jakimś, na jakimś komisariacie, tutaj przyszedł z nami porozmawiać właśnie komendant, który oczywiście ma tutaj swój dom i no i tak bardzo się cieszył, że tu jesteśmy, bardzo nas serdecznie witał, pytał się 10 razy, czy coś potrzebujemy, czy będziemy tutaj zadowoleni, co chcemy robić jutro. No to wiecie, no to taki konwój to ja rozumiem, naprawdę już możemy jechać w tym konwoju, cholera, nawet do granicy, ale po prostu żebyśmy mieli jakiś trochę, wiecie, no kurczę, żeby po ludzku było, nie? Bo już naprawdę dzisiaj mieliśmy dość, wczoraj jechaliśmy cały dzień i właśnie te ostatnie dni były już takie trudne i no, przelała się miarka po prostu. Każdy ma swoje granice i my żeśmy już osiągnęli dzisiaj te granice. Dobra, idę psy i pilnować i tego. No, nara. Kupiliśmy wczoraj takie przepyszne placki, jajka, pomidory, w ogóle trochę różnych warzyw, to może pokażę później, ale tak się cieszymy, że możemy coś innego zjeść na śniadanie. Jak widzicie, sporo udało mi się kupić. Szczególnie jestem zadowolona z papai. To jest właśnie ten owoc. Miałam okazję go jeść w dużych ilościach w Afryce.
bo on nie wszędzie rośnie i jest bardzo zdrowy. Ja bardzo potrzebuję jeść papaję, bo ma właśnie składniki, których mi brakuje. Bardzo też spodobała mi się tutejsza marchewka. Jest bardzo mocno czerwona. Reszta, tak jak u nas, pomidory, ogórki, imbir i w korzeniu kurkuma. Bardzo lubię robić sobie herbatę właśnie z imbiru, kurkumy i cynamonu. Całkiem przyzwoity kalafior i, jak wspomniałam, jajka. Za 10 jajek zapłaciliśmy 5 zł. A za te wszystkie warzywa razem z mięsem i z tą restauracją wczoraj wydaliśmy mniej niż 5 dolarów. A dzisiaj będzie taki dzień gospodarczy, bo dzisiaj nigdzie nie jedziemy, bo okazuje się, że jest niedziela i sklep z kartą SIM, którą chcieliśmy kupić, jest zamknięty. Wszystkie takie oficjalne biura są zamknięte, więc wykorzystamy ten dzień na takie po prostu porządki i w ogóle ogarnięcie wszystkiego, bo już jesteśmy właśnie zmęczeni non-stop taką jazdą. Raz na jakiś czas trzeba zrobić serwis. Tutaj niedźwiedź ma poplanowane, co on będzie robił. A ja też wiem, co ja chcę dzisiaj zrobić. Normalnie trochę tu jakbyśmy byli w centrum Nowego Jorku. Jest taki duży ruch uliczny. Ja niestety nie mogę nawet wyjść, bo chciałam nawet nagrać tą ruchliwą ulicę i powiedzieli mi: nie, nie możesz wyjść za bramę. Ja mówię: nie będę wychodzić za bramę, stanę tylko, żeby zobaczyć. Tak więc naprawdę czujemy się jak więźniowie. Tak, więźniowie pakistańskiego systemu. I powiem szczerze, że chwilowy miałam kryzys. No ale co zrobisz, prawda? Nic nie zrobisz. Z drugiej strony nie jest tak źle. Muszę powiedzieć, że starają się, przychodzą, pytają się. Był ten komendant, który nas przywitał wczoraj wieczorem. Pytał się, czy jest ok, czy mieliśmy dobrą noc, czy coś potrzebujemy, czy wodę i tak dalej. Ja spytałam się go o internet, użyczył mi hotspot, także mogłam zobaczyć, czy wszystko jest ok, wysłać wiadomości do najbliższych, że żyjemy, że wszystko z nami jest w porządku. Jak dobrze pójdzie, to jutro pojedziemy kupić kartę SIM, chociaż im nie wierzę, bo oni czasem też tak mówią, że tak, tak, a potem wcale się tak nie wydarza, ale dziś i tak nie kupimy, bo jest niedziela, tak więc wszystko jest zamknięte. I właśnie to tak śmiesznie przy okazji, żeśmy pogadali, bo się go spytałam, czy piątek też macie wolny, bo przecież wiem, że piątek w tych krajach muzułmańskich jest wolny. I on: tak, bo to jest dzień modlitw. Wydaje mi się, że rano jeszcze coś tam jest, większość rzeczy otwarte, znaczy stragany, sklepy, takie rzeczy zawsze są otwarte, każdego dnia. Bo to są ludzie, którzy po prostu jak nie sprzeda, to nie ma dzisiaj co jeść. Natomiast właśnie urzędnicy państwowi i tak dalej, oni pracują inaczej, ale właśnie widzę, że policja pracuje non-stop, czyli ci wszyscy funkcjonariusze, oni pracują każdego dnia. Nieważne, świątek, piątek czy niedziela, każdego dnia pracują.
No może nie przepracowują się, ale pracują. Natomiast oficjalnie jakby weekend jest taki trzydniowy, więc wyprzedzili trochę Europę, bo w Europie chcą wprowadzić dłuższy weekend niektóre kraje. No i tutaj jak niedźwiedź robił różne rzeczy przy samochodzie, to okazało się, że pistolet na taki specjalny pistolet do smaru, on tam raz na jakiś czas musi właśnie posmarować pod samochodem jakieś różne części i kurczę się zepsuł. I oni zaraz to widzieli i po prostu jeden z nich mówi, to chodź, tu wsiądziemy na motorek i pojedziemy, kupimy to. No, tak więc nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. O, o, wrócili właśnie. I co, masz nowy kupiony? Tak, za 4 dolary. No, widzisz, super. Bela. No, mam nadzieję, że ten pakistański będzie bardziej, chociaż to chiński widzę. No nieważne, no byleby działało, no. Bo bez tego to ani rusz. Teraz też. Dzisiaj mają święto i ubrani są w takie piękne stroje. Niestety poza tym co tutaj nic nie można było zobaczyć, bo nie pozwolono nam wyjść za bramę. No ale cóż, no niestety. Jak mówiłam, jesteśmy więźniami. Tutaj chłopcy też są pięknie ubrani. O proszę bardzo. O. No i fajnie, bardzo mili ludzie, ale niestety wszyscy zaszczepieni w tym swoim. Nawet jak żeśmy właśnie próbowali z nimi negocjować i jakby wyjść, popatrzcie jakie ładne mają. Nie mogę tutaj za bardzo tak, żeby oni nie wyczuli, że ja jestem zdenerwowana, ale to potem wam powiem. Ach, ale cyrk, muszę wam powiedzieć. Po prostu jaja nie z tej ziemi. Najgorsze jest to, że oni cały czas przychodzą i się pytają, czy jesteśmy happy, czy jesteśmy zadowoleni. A my mówimy im szczerze, że nie, bo jesteśmy więźniami, a oni mówią jak to. I po prostu nie rozumieją, że my źle się tak czujemy. Oni i przychodzą i wtedy wołają jeszcze jakiegoś przełożonego i przychodzi on i on mówi tak, ja jestem wykształcony, ja skończyłem 9 klas, ja ci wytłumaczę, no zarąbiście. 9 klas, no to wiecie, on tu już jest ktoś i on nam wytłumaczy. Bo my, ci po prostu turyści z Polski, nie rozumiemy, że oni robią to dla naszego bezpieczeństwa. Zobaczcie, jakie fajne dziewczyny. Uwaga. Gdzie jesteś? No chodź, no chodź, chodź, chodź. A piękne dziewczyny w tradycyjnych strojach. Przyszły teraz wszystkie dzieci, bo tutaj mieszkają ci policjanci razem z rodzinami i tak dalej. Wszyscy tutaj przyszli, chłopcy są, o, chcą z nami pogadać, o proszę. No szkoda, że troszeczkę to nasze doświadczenie jest takie zwichrowane, prawda? I do tego jeszcze te wszystkie dzieci. I wiecie, te dzieci po prostu tak się cieszą, chcą sobie porobić zdjęcia. No, wiecie, nam się nie chce uśmiechać, ani z nimi gadać w tej chwili, bo po prostu już mamy tego wszystkiego dość. Chcemy tego po prostu już przejechać, już nam jest wszystko jedno, bo wiemy, że będą nas eskortować do samej granicy. To już chcemy dojechać do tej granicy już pal 6. Skoro tak jest i nie możemy zobaczyć tego Pakistanu i nic nie możemy zobaczyć, no to ciul, kurna, wam w nos, nie? Aha, no i oni jeszcze tak. Ale nie jesteś więźniem, bo powiedz co chcesz, to my cię tam weźmiemy. Ja mówię, zarobiście. Ja mówię, bo wiesz, tutaj to jest piękne miejsce, wyjątkowe. Tutaj są rzeczne delfiny. A ponieważ jeszcze ja też łatwo nie odpuszczam i po prostu im tłumaczę, nie? Żeby oni zrozumieli. Aż nawet potem się mnie pytali,
a jaki jest twój zawód? Ja mówię, że nauczyciel. A, to my już rozumiemy, dlaczego ty tak do nas mówisz. Bo oczywiście musiałam palcem pokiwać. No, a czasem nawet uniosłam głos, bo już nie wytrzymałam. I oni mówią, a to już my rozumiemy, czemu ty tak do nas mówisz, bo oni na początku nie mogli zrozumieć, dlaczego ja na nich krzyczę, no bo muszę się przyznać, że już zaczęłam krzyczeć, bo już po prostu, no nie dociera, no do nich nie dociera i mówisz, wiecie, jak z głuchym przez ścianę by się szło dogadać. Jak ja mówię, że chcę wyjść, wczoraj był taki, słyszę muzykę, gra, oni tutaj przyszli ładnie poubierani, i tacy zadowoleni, szczęśliwi, mówią, dzisiaj jest takie nasze święto, my tu świętujemy, tańczymy. I ja mówię, słyszę, tu będzie parada, tutaj ulicą szła, tak, będzie szła. Ja mówię, zarąbiście, to pójdę, zrobię jakieś zdjęcia. A oni nie. A ja mówię, dlaczego nie? Bo nie jest safe. Nie jest bezpiecznie. Ale ja mówię, co jest niebezpiecznie? Co, ludzie się tam tłuką, biją się? Co jest niebezpieczne? Nie, nie możesz. Ja mówię, to nie będę wychodzić za bramę, stanę w bramie i zrobię zdjęcia. Że ja chcę zobaczyć wasze święto, waszą kulturę poznać. A oni, wiecie, tak patrzą na mnie i powtarzają w kółko to samo i cały czas, ale to nie jest dla ciebie bezpieczne. Tu jesteś bezpieczny, tam nie jesteś bezpieczny. No jakby jakieś wilki mnie miały zjeść. A potem się ich pytam tak, ja mówię, to co? Mówię, to miasto jest niebezpieczne? Oni nie, bezpieczne jest. No i tak kurczę cały czas, wiecie? No po prostu jakiś obłęd. No i mówią tak. Ja mówię, czy ja jestem więźniem? Oni mówią, nie, jesteś wolna. Ja mówię, okej, to wychodzę. Nie możesz wyjść. I tak cały czas. I mówią, ale co ty chcesz zobaczyć? Ja mówię, słuchaj, tutaj są na przykład delfiny. Tutaj są słodkowodne delfiny. To jest tylko kilka miejsc na świecie, gdzie można jeszcze zobaczyć te delfiny w naturze, bo są na wyginięciu. I ja mówię, ja naprawdę chciałabym te delfiny zobaczyć. Ja mówię, widzę tutaj na mapie, jest punkt na rzece, gdzie jest punkt obserwacyjny. Są opinie ludzi, waszych, lokalnych, mówią, że cudowne miejsce, można zobaczyć te cudowne zwierzęta. Ja chcę je zobaczyć. Oni mówią, okej. Zawieziemy cię. Ja mówię, dobrze, o której? Nie teraz. Ja mówię, no dobrze, no to nie musi być teraz, może być po południu. A to nie będzie możliwe. Mówi, bo to parada będzie, to będzie zamknięta ulica. Ja mówię, dobra, no to kiedy się ta parada kończy? O 11 w nocy. No zarąbiście, pojadę oglądać delfiny o 11 w nocy, przecież one śpią. Nie, no po prostu jakiś obłęd. I tak by mnie na pewno tam nie zawieźli, bo oczywiście by było, nie byłoby bezpiecznie. No i tak, nie, no naprawdę, ale żeśmy wpadli. I wiecie co? Taka podobna atmosfera, tylko za grube pieniądze, jest na przykład w Chinach, gdzie trzeba, przepraszam, zapłacić kupę pieniędzy i tam też właśnie jesteś cały czas z obstawą. To kosztuje, no ceny się zaczynają od 5000 dolarów, żeby wjechać do Chin i oni ci wyznaczają trasę i ty jedziesz od hotelu, tu coś zobaczysz, pstrykniesz zdjęcie do następnego hotelu, tutaj nigdzie ci nie można, siku ci nie można zrobić, jeżeli oni ci nie pozwolą. Mamy jeszcze starsze dziewczyny, uwaga. Które przyszły się przywitać i porozmawiać. A na koniec, żeby jeszcze bardziej utrudnić nam życie, to ruszyli z podarkami. No i weź teraz im powiedz, że jesteś niezadowolony i że ci się nie podoba w Pakistanie, jeżeli oni obdarowują cię swoimi tutaj takimi bardzo cennymi rzeczami, tą czapeczką, tą chustą, która nie kosztuje małe pieniądze. A nie mówiąc już o wartości takiej, wiadomo, emocjonalnej. No i co? Do you like Pakistan? Ciągle nas się pytają. Kurczę. Nigdzie nie bawiliśmy się tak dobrze jak tutaj.
się do sklepu, bo wyjeżdżamy właśnie z miasta. Tak więc po prostu w ciulki lecą. Pewnie wywożą nas do patrolu, który czeka na nas za miastem, bo oni tak sobie przekazują jak tam i po prostu, wiecie, wypchnąć. I będą nas zbywać, że tam z tamtymi kupimy. A tam już potem nie ma żadnego dużego miasta. Jest 6 godzin jazdy bez zatrzymywania się do Lahore. To jest następne duże miasto, już właśnie blisko granicy. Ale my nie zajedziemy tam w jeden dzień, bo przy tych wszystkich zmianach to w ogóle to jest 2-3 dni jazdy. Tak więc... Teraz awantura będzie, bo to już nam się, to już nie chce nam się tak z nimi, wiecie, bawić. To było zabawne na początku, a już teraz jest mało śmiesznie. No, I am not married. I am single. Really? Yes. I have two sisters, one brother, all in married. Why you not married? I am elder brother. Yeah, but why you not married? I am elder brother. Przebrali mnie za pakistańską kobietę, żebym nie odstawała. Z tą piękną dziewczynką. No. So there is reward for your culture. So now I can ask for asylum in Pakistan. Are you right? Going well into Pakistan? Hey? Are you satisfied with the country of Pakistan? No, I'm going to ask for asylum. Yes. Yes. So that is reward for you from the country. Thank you very much. Thank you. No. Thank you. We celebrate those days, in this, especially in this day. Cool. Celebrate mostly. Thank you. That's our annual day. Yeah, $5. What? That's a joke. No, it's not a joke. No, that's a joke. Zrobiłam małą przepiórkę, ale nie moje majtki chciałam wam pokazać, tylko taki fajny sznurek, który kupiliśmy, który ma już zamontowane, widzicie? Takie klamerki. Fajne, prawda? Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.